Cześć dziewczyny. Gdy tłumaczę ludziom program Konfederacji, zwłaszcza tematy gospodarcze, ze środowiska wolnościowców, czyli środowiska Korwina, to spotykam się z takimi opiniami, że no wszystko jasne, tak, zgadzają się, byłoby wszystko dobrze, no gdyby nie ten Korwin, tak, bo on jest idiotą i chamem. Nie dziwi mnie oczywiście to, że na ogół ludzie tak właśnie o nim myślą i mówią. Od lat w końcu pojawiały się i pojawiają w mediach głównego nurtu informacje o Korwinie, gdy tylko mówi coś, co mogłoby kogoś urazić, albo gdy powiedział coś kontrowersyjnego, innego, niezgodnego z obecnymi trendami. Często też są to cytaty wyjęte z kontekstu, bądź też wokół nich jest robiona taka otoczka, że większość ludzi po prostu nie zauważa, jaki jest tam ten prawdziwy przekaz. I kiedyś przyszła mi do głowy taka teoria. Podkreślam, że są to tylko i wyłącznie moje przemyślenia, nie poparte jakimiś dowodami, poszlakami czy czymś takim. No, że gdyby nie był uznany za głupca, to być może mógłby już dawno odwiedzić go tak zwany seryjny samobójca, czyli po prostu zostałby usunięty. Natomiast zamiast go wyeliminować, zrobiono z niego idiotę. Korwin jest przeciwnikiem układu okrągłostołowego, więc jednym z możliwości jakby walki z przeciwnikiem jest go wyśmianie. I może właśnie tę metodę wybrali sobie oponenci Korwina. Aczkolwiek też z drugiej strony Korwin sam też idiotą nie jest. W związku z tym zdawał i zdaje sobie od zawsze sprawę, że wypowiadanie się bez cenzury, bez poprawności politycznej, ale oczywiście wypowiadając mądre rzeczy, kawa na ławę, może to być w opinii publicznej źle odebrane. Ludzie nie są przyzwyczajeni do tego, że polityk tak się wyraża i mówi prawdę bez ogródek. Za komuny była cenzura, no a w trzeciej RP mamy poprawność polityczną, która jest pewnego rodzaju formą cenzury. I ludzi bardzo szokuje, gdy ktoś po prostu mówi wprost. No a tak Korwin zdecydował się robić, mówić wprost, mówić to, co myśli. I być może dzięki temu sam sobie zagwarantował to, że jednak dożył już tych 77 lat. No i w tym czasie wychował sporą grupkę ludzi. Wychował wolnościowców, wolnorynkowców, ludzi, którzy patrzą na świat trzeźwo i nie kierują się w polityce emocjami czy naciskami grup społecznych. Oczywiście emocje są bardzo ważne, ale do takich decyzji, do mówienia o Polsce, o gospodarce, o tym, jak ma wyglądać państwo, po prostu nie można się kierować emocjami. No i kilku z jego wychowanków zresztą jest teraz z nim w Sejmie. Jednak to, że w oczach ludzi ktoś jest idiotą, nie oznacza, że nim rzeczywiście jest. Mieliśmy w historii taką postać, może już nawet wiecie, o kim mówię, Stańczyk. Czyli nadworny błazen królów polskich. Obecnie jest on uznany za taki symbol patriotyzmu, patrioty, człowieka, który dobrze orientował się w polityce, w kontaktach międzyzagranicznych, miał też cięty język. No a z racji swojej pozycji, prawda, jako błazen, no to mógł się tak swobodnie wyrażać, mówić co chciał. No błazen zawsze był w pewien sposób chroniony, prawda? Mógł mówić wszystko, mógł nawet króla obrażać i nic go złego za to nie spotykało. Zresztą przeglądając internet w poszukiwaniu zdjęć do tego filmiku, natrafiłam na parę zdjęć, które też zauważają to podobieństwo, więc nie tylko ja tę analogię widzę. Zostawiam wam to do przemyślenia, a taką dodatkową inspiracją może będzie dla was piosenka tutaj na koniec tego filmiku. Jest to piosenka pod tytułem Stańczyk Jacka Kaczmarskiego. Dziś bal na
na zamku królowej bony wytruto, myszy zwieszono lampiony i opłacono śpiewaków. Czuję, jak blednie moja twarz błazeńska, właśnie przeczytał o stracie Smoleńska. Ale gdzie Smoleń, gdzie Kraków? Wiadomość pewna, podpisy, pieczęcie, ale królowa strzywi się z niechęcią. Rachunki bardziej ją troszczą. Zaplatam palce nieskore do gestów, do samych wodzów jest tu ze 40 na balu. Dobrze ich goszczą. Z nich dobył najwyższego tonu i biłbym, biłbym na trwogę, a dzwoneczkami na błazyńskiej czapce swój kaduceusz mając za doradcę. Kogoś przestrzec ja mogę. Stańczyk wołają, dajcie tu stańczyka, już im nie starcza uczta i muzyka. Chcą jeszcze pośmiać się z głupca. Nie jestem dobrym własnym na te czasy, lecz wśród jedwabnych i złotych kutasów na mądrość znajdźcie mi kupca. Tej baby.